Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Red Deada dwójeczki. Dziękuję za cierpliwość z moim przeziębieniem, nadal słychać po moim głosie, że lekko jeszcze mnie trzyma, ale końska dawka witaminy C i dużo snu działa cuda. Nie wiem, czy oglądaliście live'a, który odbył się w niedzielę, czyli przedwczoraj, jeśli dobrze liczę, ale podziałaliśmy tam troszeczkę. Zabiliśmy całe chyba 3 legendarne zwierzęta, albo 2 nawet tylko. I takim sposobem udało mi się zakupić takie ubranie. Niedźwiedzia, tak, 3 nawet, tak. Mamy, proszę państwa, buty chyba z jelenia, znaczy spodnie z jelenia, buty i klatę z aligatora, rękawiczki z jelenia. Miśka na głowie, wyglądały fantastycznie, ale zmienię to ubranie, bo ono jest nie dość, że niedopasowane do temperatury, to w ogóle wygląda dość nieciekawie, ale może się pobawię w takie stroje. Rewolwerowiec, weźmy hazardzistę, który to był hazardzista. Oj, to był bardzo fajny strój, pobujemy się teraz troszeczkę w tym. Ja rozłożyłem sobie obóz, żeby przespać się do godzin nocnych, gdyż teraz udamy się do Saint-Denis. Porobimy sobie tam troszeczkę rzeczy, mamy tam przynajmniej 2 nieznajomych, którzy chcą coś z nami podziałać. Tak więc, kimże ja jestem, żeby im odmawiać? Tylko telefon do ładowania, bo mnie ktoś zaraz zabije, jak nie będę odpowiadał. I wyznaczymy sobie trasę, pojedziemy do pana Lumiere. Pisaliście mi w komentarzach, że warto jego wątek doprowadzić do końca, a żeby się z nim spotkać, trzeba być w Saint-Denis w nocy. Dlatego też przewinąłem sobie czas i możemy zasuwać. O, ten 6 rozdział wprowadził takie poczucie nadchodzącego końca we mnie, że ciekawą rzecz zauważyłem. A w ogóle zostawcie lajka, jak lubicie serię, i kontynuuję. Więzień? Kurwa, kolejny więzień uciekł i chcesz, by mu przestrzelił ten? Przestrzelił coś, co... jakieś łańcuchy? Znowu? W sensie to ten sam? But I swear, I didn't do nothing wrong. Ha, zabierz z konia łuk. Nie, łuk mi niewiele da. Czy ja stracę honor, jeżeli będę go, kurde, chciał uwolnić w ten sposób? You helped me before. It just cost you one round. A niech ci będzie. All right. Second time's the charm. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming off this time. Listen, buddy, I ain't got a red cent for you, and I feel terrible. But I did overhear something of interest. A fellow on the chain line jawed on about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, he keeps a lot of money stacked away. Dead south of Rhodes, on the river. What? I look the type for all that, huh? That's up to you, friend. Na południe od Rhodes, przy jakiejś rzece. Huh. Na południe od Rhodes przy rzece. Gdzie by to było, gdybym chciał to zlokalizować? Czyli, kurde, gdzieś tutaj. No mamy ten Braithwaite Manor. Tutaj mamy jakąś legendarną rybę, tak? Bo na live sobie odblokowałem możliwość polowania na te ryby. Tutaj mamy jakąś miejscówkę. Tutaj kościół jest jakiś narysowany. Tutaj Catfish Jacksons. Może to to, może to to. Dużo tych wskazówek dostajemy, ale mimo tego, co właśnie teraz powiem, niekoniecznie chce mi się robić takie napady, bo odmiennie od innych gier, jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to znacie ten motyw i ja mówiłem o tym parę razy, że zawsze kiedy zbliżam się do końca fabuły, to totalnie odechciewa mi się robić rzeczy pobocznych. Tak jak na początku gry zawsze cisnę i robię ten poboczny, tamten poboczny, tak zawsze jak czuję, że zbliża się konkluzja danej gry i finał, to przechodzi mi już tak bardzo ochota i jedyne co chcę robić, to dążyć do zakończenia fabuły. Wiecie co? Red Dead robi coś niesamowitego, ponieważ tak nas związał z bohaterem, jakim jest Arthur, i taką nam narzucił, mam wrażenie, taki timer, który mówi już niedługo koniec, jesteś chory i zginiesz, że ja mam ochotę wyciskać jeszcze więcej, że chciałbym zobaczyć, jak będą wyglądały jego interakcje z tym i z tamtym właśnie w tym ostatnim chapterze oficjalnym. Dlatego też mam ochotę robić te poboczne rzeczy, ale i one są interesujące. Zobaczmy pana burmistrza. Oh, Arthur, it's you. Come in. Where's what's his name? Jean-Marc, he's a little histrionic. I'm worried that he's going to open his mouth and say things that aren't true to those vulgar puritans at the newspaper. Perhaps true, but not the whole truth. Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me, and it probably shall. Yes. I have 2 copies of this book. This is an old field guide.
Might be of some interest to you, maybe not. But please have it. It's worth quite a bit. Thank you. My pleasure. Listen, Mr. Arthur, I'm sorry to ask this of you. You've done so much, but... But what? Jean-Marc. I'm afraid he's going to open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no, no. Of course not. He also found out some unsettling news about you. It's all scurrilous lies, of course. But... What sort of news? Oh, I do not talk about idle gossip. Please, I'm a public servant, and we are friends. Where do I find him? Well, he does live over on Rue de Zachary. Rue de Zachary. Proszę, thank proszę. Francuzik numer dwa zaczyna klapać, kłapać jadaczką, co? Oj. A to chyba trzeba będzie pana koleżkę uciszyć w takim razie. Stary, dobry, kombojski styl. Dobra, leźmy w takim razie po rakietę, która po raz kolejny bardzo wygodnie zaparkowała sama siebie tutaj na zewnątrz. Jedziemy po niego. Ciekawy jestem, czy spodziewa się nocnego ataku, jak nocna policja. Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie. A jak już nadejdzie, masz przesrane. Dobra. Zobaczymy, czy znowu będziemy gościa musieli przegadać. Do tej pory dla pana burmistrza tutaj żeśmy raczej dyskutowali z ludźmi bardziej niż robili im krzywdę. Chociaż graniczyło jedno z drugim dość mocno, chociaż jednego to w sumie pobiliśmy. Te, koleżko. Jean-Marc. Dzień dobry. Porozmawiajmy. Why you wanna go and say those awful things about me, buddy? Będzie uciekał? Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. This is gonna hurt, but it's for the best. Okej, zabieramy go z powrotem do pana Lumiere. Tam się z nim rozprawią. Albo może my się będziemy musieli tam z nim rozprawić. Chodź, rakieta, przysłużysz się szczytnemu celowi. Przewieziesz pana pomocnika. Niepostrzeżenie zabierz go do domu burmistrza. Mogę go na konia wrzucić? Czy to będzie bardzo postrzeżone? Dobra, to załadujmy. O kurwa. O nie, to się nie uda. Albo się uda. Nie mam zielonego pojęcia. Dam radę jakieś okrążenie tutaj zrobić? No oczywiście, że mnie zobaczyli. No to... Okej, dobrze. Znam już zasady, wiem jak to działa. W takim razie... Tak właśnie kminiłem. Czy fakt, że tak blisko jesteśmy, oznacza, że będę musiał jakoś inaczej do tego podejść? A wiedziałem, że czymś się musi ta misja charakteryzować, no i dostałem swoją odpowiedź. Charakteryzuje się tym, że musimy pójść na nogach i się przeskradać. Ja dam radę się skradać z ciałem na sobie? Nie za bardzo, ale muszę po prostu optymalnie dobierać ścieżki. Kurwa, patrzył się na mnie. Okej, no to jeszcze raz, do trzech razy sztuka, jak to mawiają. Na szczęście nie spierdoliłem tego na sam koniec, tylko już teraz. To jest jakiś plus, nie? Dobra, na spokojnie, tamten tam idzie, nie powinien się zbytnio interesować. Ja sobie przygaszę światło w ogóle, żeby był klimacik. Albo lepiej, wyłączę światło, żeby był klimacik. Tamten nas nie widzi i teraz możemy spokojnie iść przed siebie. Oni raczej nie mają tendencji do... Raczej nas nie są w stanie usłyszeć, co najwyżej zobaczyć. Dlatego też nie muszę się przejmować chyba tym, że sobie tutaj tak lekko truchtam. Tylko gdzie jest brama, która mi pozwoli wyjść stąd? To jest moje pytanie. Gdzieś tam w cholerę na prawo? Czy ja w ogóle przejdę przez ten park? Dam radę? Tam jest jakaś brama, dobra. On chyba robi patrol gdzieś tam za granicę tej bramy. Powinienem być w stanie tutaj się przemknąć za nim. Okidoki. Szybko do przodu, żeby nas nikt nie zobaczył. Odbijemy tutaj w prawo w uliczkę i chyba powinno być ok. Zależy, rozszerzony kompas pomaga. Dobra, będzie chyba dobrze. Zaraz mi pewnie na mapie się dopiero kolejni strażnicy pojawią, się wtedy przekonam. Ale to już jest posiadłość burmistrza, już chyba się nawet... O kurwa. No. Patrzcie, kto mnie chciał tutaj wybambuczyć na szaro. Jakaś dorożka. Standardowo. Dorożki mi już tyle problemów sprawiły w tej grze. No i wbijamy przez przednie wejście. Nikt się nawet nie zorientował. Szkoda, że nie mogłem go na rakiecie przywieźć, ale to nic.
Dobra, panie burmistrzu, prowadź w takim razie. Co ty masz zamiar z nim robić, Lemie? Oh, Jean-Marc, I've missed you. What silly man we have been. Yeah, he had a fall. He might be a little woozy. Oh, the poor boy. Jean-Marc, can you hear me? Wącha nasze plecy. Lemieux, what have you done? Oh, you had an accident, Jean-Marc. Thank the Lord, our friend was there to find you. Really, I don't remember so well. No, oh, Jean-Marc. Here. Dobra, upuśćmy go tutaj. Siemano. I co teraz dalej będziemy z nim robili? My brother, Jean-Marc. We've been so... I promise to change. I know. What a silly, silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Yes. And you say you've changed, so we will run the city like men of honor, like you said. Of course. We will strive to improve the city's moral backbone by any means available to us. Within reason, yes. Yes, yes. On się go pozbędzie jak nic. Because I am the mayor, Jean-Marc. And I will save you from yourself. Because it's better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly, utterly corrupted, Lemieux. You've not changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, how I long for the luxury to have principles such as you. But I must actually do things. I see now. You're lost to reason. Yeah, and I see now that you're a horrible little wretch and a sinner yourself. Your sin is deluded vanity. Now, sir, I am afraid that you must kill him. Ho, jak oficjalnie. And Jean-Marc, I will miss you. I really shall. Czy ja będę miał opcję, żeby się z nim dogadać? It must be so. Please. Nie no, bez przesady, panie burmistrzu. You're not going to kill me, are you? I thought I might. But all I did was love too much. Love. My duty. Yeah, but you're running your mouth you about out of it. Me, buddy. And him. He'll betray you, just like he's betrayed me. Lemieux is a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live and I'll destroy him. And I'll make sure you're left well alone. Come on, please, come on. You want to shoot us? Nie, ja nie mam większych wątpliwości. Puśćmy go. Might be a brute, but I'm not a paid killer. Get out of here. Don't mention me, boy. I give you my word. Nie no, trzeba przyznać, od samego początku troszeczkę taktyki pana burmistrza nie za bardzo do mnie przemawiały, a jakby robił z siebie takiego ho ho hi hi ha, kim to on nie jest, ale tak naprawdę no to co, zleca nam pobicie człowieka, żeby on mógł sobie kurwa galerię jakąś otworzyć, no bez przesady, są pewne granice, nie będę zabijał jego kolesia tylko dlatego, że on chciał być dobrą osobą, no już nie róbmy z siebie takiego kurwa niesamowitego bad boya, ale mamy pana jeszcze Charlesa tutaj, którego też bardzo chętnie odwiedzę. Nie jestem pewien, który to jest. Czyżby ten artysta, który kobiety malował? Jest taka szansa, ale mylą mi się już troszeczkę imiona. Standardowa moja pamięć złotej rybki. Dlatego pojedziemy i przekonamy się na miejscu. Och, moje gardło zaczyna dawać się we znaki od gadania. Ale nie ma tego złego, czego by gorące leki nie wyleczyły. Nie wiem w sumie, jak dobrze one działają. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem u lekarza z prawdziwą chorobą. Zawsze to jest jakieś przeziębienie. Ale nie możecie mi powiedzieć, że choruję cały czas. Dokładnie pamiętam, zapisuję sobie w kalendarzu, kiedy chorowałem, żeby móc potem wam powiedzieć, że nie. Na przykład tylko dwa razy byłem chory w tym roku, więc odpierdolcie się ode mnie, ponieważ każdy ma prawo być dwa razy chory w jednym roku. I w tym roku byłem ostatnio chory w czerwcu, kiedy wróciłem z, proszę państwa, Stanów. Tak więc, no... Proszę nie krzyczeć. Co to odpierdalasz, ziomek? Gość jest transem? Trafiłem, że to ten. I am a wanted man. For my art. As bad as it is, I don't think that the art is the problem.
In Paris, they say leave. Go far away. We will never understand you here. I say I go to Saint-Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right. But it doesn't matter. Now I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. Well, so long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps. It doesn't matter. Help me get to the next ship. They are watching the port, and I need a chaperone. Okej, okay, come on. O serio? Zagramy parę, żeby go przeprowadzić do portu? Czy będziemy po prostu taką typową akcję po cichu odwalali? Civilization so oppressive, so stifling. I can hardly breathe in this city. Yeah, I kinda know what you mean. Why I thought I would find my way in a country founded by Puritans, I'll never know. Jak zasuwamy ten w tym przebraniu kobiety? Nasrałeś im na bar? Serio? Gościu, kurwa, bez przesady. Co, my się chowamy za tym tramwajem, czy wsiadamy do niego? Przyzwoitko. Oj, gościu, kurde, jest prawdziwym erotomanem. To mu trzeba przyznać. Ale tam... Póki nie próbuje wkręcać, że jest prawdziwą kobietą. A co, mam wrażenie, w tamtych czasach mogłoby mu się udać. To nie jest tak źle. Nie mogę się śmiać, bo kaszle. Hey, come on! My fresh excrement was better than any of the drinks they served in there. Allow me to avoid that place. Jezus Maria, kto sra na bar? Próbuję sobie wyobrazić tę sytuację, ale zbyt abstrakcyjna się wydaje być. See moneylenders. We go another way. O nie, Jezus Maria. Oni nas zauważyli jak nic, to będziemy się chowali przed nimi. Teraz, skoro wiedzą, że tu jesteśmy. Jezus Maria, Artur. W co ty się wkręciłeś? Okej. Lećmy zatem. Kurde. So wait. You ain't sold none of your work. There is always a heavy demand for fresh mediocrity, but no kinds of brilliance. Not so much. Oczywiście, że każdy artysta ma przebłyski geniuszu, jasne. I ty jesteś tym jednym na tysiąc. Jednym na tysiąc artystów, którzy są geniuszami, a nie przeciętniakami. O kurwa. O, mówiłem? Mówiłem, kurwa, ktoś ma brodę. No, no. Idź, stulejarzu. No to już jesteśmy coraz bliżej portu, zaraz będzie po problemie. Chyba będę musiał się z kimś bić, tak czuję. Że ci lichwiarze zaraz go dorwą. Dlatego lichwiarze są na nim, pożyczał pewnie pieniądze, bo niczego nie mógł sprzedać. Ale nie, to ludzie nie rozumieją jego sztuki. Nie. Money borrowing, wife stealing. You sure got a way of ingratiating yourself. Czerpie z życia pełną garścią. Life was to be liked. It would be very boring indeed. I've developed a feeling the purpose ain't to be hated. Hate, love, they are the same. I provoke, I challenge, I amuse, do I not? With my impropriety, a mediocre life is meaningless. Strasznie mi się podoba. Mi się strasznie podoba, z jak mocnym francuskim akcentem on mówi. Dobra, Charles, idź przed siebie. Głowa na wprost, klata do przodu. Prezencja. O, tamci trzej oparci będą chcieli się z nami bić. Nie, portowcy będą go podrywać, oczywiście. Jezus Maria. Czy w ramach jego artystycznej ekspresji jest też dawanie dupy marynarzom? Kto wie? Dobra, Charles, zasuwaj już na to. Na ten pokład. Podajmy sobie dłoń, chociaż nie wiem, czy w sumie tego do końca chcę. I no, do widzenia. Co jest? O kurwa! Co jest? O nie. Chciałem się bić z nimi, tylko rewolwer mi skurwiel wytrącił.
Nie chcę do nich strzelać tutaj, gościu mnie pięściami napierdala, to oberwie od mojej pięści. I prawdopodobnie on też zginie. Jebany ma nóż! Dobra kurwa, cwaniaku, ja też mam nóż. Tylko muszę go wybrać jeszcze. Och, mnie dźgnął! Dobra, frajerze, kurwa, potnę ci twarz, tak że cię rodzona matula nie pozna. No i co, który kolejny, który? O, to ty, o ty frajerze, siemano! Zrujnął mi makijaż, mordo! Mam więcej tutaj, co mogę stracić, niż ty makijaż! Mogę stracić życie! Tak jest! Kurwa, duś! Łooo! Krew na dłoniach! Człowiek w naszej garści! Wytrącili mi, kurwa, rewolwer z ręki! Jezus cały, jestem we krwi! I to nawet nie mojej! Najczęściej w sumie jestem w nie mojej krwi. Adieu! Merci, mon ami! So long. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear there the light is really fantastic. Au revoir! Jezus Mare, no to był jeden z ciekawszych wątków, a my może tych kolegów tutaj zostawmy samych sobie. Zgłoszono przestępstwo? Oczywiście, że zgłoszono przestępstwo, w ogóle mnie to nie dziwi. Kurwa, pomagam gościowi, tak z dupy. I oczywiście, że ktoś musi zgłosić przestępstwo, ja mam przejeban. Ty, policja tam jest, kurwa, muszę przed nimi zwiać. No, no właź Artur na to, Boże jedyny, oni mnie tutaj poszukują przecież. Ale nie zobaczyli mnie chyba, ha! Jestem ninja Tom Clancy motherfucker. Nikt mnie nie odnajdzie teraz, wyszedłem spoza obszaru poszukiwań. Zaraz mnie zgubią. Mogłem maskę w ostatniej chwili założyć, to by mnie nikt nie poznał wtedy. Dobra, jesteśmy na szczęście niedaleko chyba rakiety. Usłyszała nasz gwizd, tak jest. Poszukiwania zaraz powinny się chyba skończyć. My akurat wybiegniemy naprzeciwko naszemu konikowi. No i co, no i... O Jezus Maria, tutaj jest policjant jakiś. Dobra, koniu, słuchaj. Mamy kurwa rzeczy do załatwienia. Pierwsza, spierdalamy stąd, o Boże! O kurwa, no tak, przecież ja jestem tutaj poszukiwany żywy lub martwy. Nie! Wielka ucieczka z Saint-Denis! God fucking damn it! Jak wyjechać z tego miasta? Którędy? Przesprawdzić trasę. Tutaj w lewo i totalnie przed siebie. Jezus Maria. O, ja się zastanawiałem, hej, ciekawe jak dużo będę miał grzywnę na głowie. No, ogromną, ponieważ jestem poszukiwany żywy lub martwy. God damn it! W lewo i przed siebie, nikt mnie kurwa nie zatrzyma. Nie chcę mordować kolejnych policjantów. Dajcie mi spokój! Nie szukam zwady! Tak, zabiłem trójkę ludzi przed chwilą, ale nic wam do tego. Co wy jesteście, jakąś policją, czy co? Dajcie mi spokój. Koń daje radę, jak mi zabiją konia, to się wkurwie, ale nie, koń ma dużo życia. Zaraz będę poza miastem, powinno być już lepiej. Chyba ich dam radę zgubić. Tylko jeszcze właśnie muszę poza miasto wyjechać, póki jestem wewnątrz, będzie ich w cholerę. O Jezusie! O Jezusie! Dobra, zaraz będę poza terenami miasta, a poza terenem poszukiwań zgubią mnie w pizdu. A przeszukujcie sobie teren. O kurwa, kolejnie oczywiście. Dam radę ich tutaj tak zdżukować? Zobaczyli mnie, jebańce! Dobra, kurwa, jadę tędy. Mam nadzieję, że ich już tam więcej nie będzie. Nie chcę ich mordować, bo jednak to jest troszeczkę niehonorowe. Oni wykonują tylko swoją robotę, strzegą prawa i porządku. A ja będę ich zabijał. A jak zabiję konia, to też będę miał na sobie jakieś problemy na głowie. Koń lekko nie daje rady! Na co mi elitarny arabski koń, jeżeli nie daje rady i nie wyrabia z prędkością? Jakiś losowy policjant jest w stanie mnie kurwa dogonić. Dobra, dobra, coraz lepiej mi chyba idzie ta ucieczka. Muszę tylko gnać przed siebie bez większych przystanków, o. Dobra, to ja może sobie już wyznaczę trasę tak, żebym jechał chociaż tam, gdzie chcę dojechać potencjalnie. A, no nie wiem, wyznaczę sobie to. Charlotte ma z powrotem nam coś do powiedzenia. Więc w tamtą stronę chciałbym się udać. Tylko miałem nadzieję, że uda mi się pojechać do Ansburga za pomocą jakiejś kolei albo dorożką, ale nie! Muszą mnie oczywiście, kurwa, poszukiwać. Bo Artur Morgan nie może mieć ani chwili spokoju w swoim życiu. W sumie nie wiem, czy nie lepiej by było się tutaj gdzieś schować teraz? Bo zaraz znowu natknę się na jakąś władzę i będzie cienko. Dobra, czekajcie, koń potrzebuje toniku jakiegoś. O nie! Boże, ten stymulant, on mu zadupcył strzykawą ten stymulant. Myślałem, że to coś do picia, uspokój się rakieta, będzie dobrze. Jeszcze tylko trochę musisz z siebie wykrzesać, zaraz się uspokoimy. Dobra, skończyli, przestali mnie poszukiwać. O, $20 w Lemoy, o nie! O nie! O nie! HS, mamy tutaj misję od High Style'da.
A to jest ten Hamish, który chciał z nami łowić. I jeszcze mamy Alberta Masona, czyli naszego pana fotografa. Tak więc jeszcze mamy tutaj pewne wątki do zamknięcia. Dobra, podejdźmy sobie na razie tutaj, do dyliżansu. W sumie jechać dyliżansem do Ansburga to niewielka oszczędność czasu jest tak naprawdę. Ale naprawdę chciałbym się z Charlotte spotkać, ponieważ to jest motyw dość ważny, gdyż to jest jedna z tych misji, które trzeba zrobić w tym chapterze, zanim się go ukończy, ponieważ potem fabuła tego wszystkiego się zmienia. Jakbym miał strzelać, to zakładając, że epilog jest epilogiem i to taka już końcówka, to czuję, że gdybyśmy jako Artur jej nie pomogli się ogarnąć, bo on ją nauczył polować, on ją nauczył strzelać, jest opcja, że ona by po prostu zginęła. I pewnie jest się w stanie w epilogu tam pojechać i zastać ją martwą po prostu, bo nie potrafiła sobie poradzić samej sobie. Plus to jest bardzo fajna okazja do takiego duchowego oczyszczenia dla Artura, więc ja bardzo chcę odwiedzić to miejsce i sobie z nią pogadać. Nie mam niestety żadnych chyba super premium ciastek dla konia, które mu dają bonusy, które trwają tam przez cały dzień i tak dalej, ale to już mniejsza z tym w tej chwili. Cieszę się, że udało mi się na tyle tutaj dużo czasu spędzić w grze, nie robiąc nic, że kolejna misja dla Charlotte się nam odblokowała. I przy okazji zrobimy to, o czym wy mówiliście, czyli obczajmy sobie pana doktorka, pana Tesla. Czemu tutaj tylu gości, kurwa, siedzi przed budynkami i żygo? Nie wiem. Bo, z tego co mówiliście, to można tam wrócić i zobaczyć efekty tych całych jego eksperymentów. Dobra, to się odblokowało, to przejedźmy się do tego Ansburga, skoro już mogę. Co, ja się będę ograniczał? Rakieta niech trochę odpocznie, bo ją teraz wymęczyłem. Przydałoby się też, mogłem o pocztę zahaczyć, w sumie spłacić tą grzywnę, ale już kij z tym na razie. W końcu muszę to zrobić, bo nie chciałbym mieć na swojej głowie łowcy nagród? No w sumie polują na nagrody w postaci pieniędzy, polując na mnie. Katar. Srogi katar. Wiecie, co jest najgorsze w przeziębieniach, przynajmniej dla mnie? Napiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie, ale nienawidzę tego pierwszego dnia, kiedy wiecie, że... Kiedy w sumie nie do końca wiecie, co się dzieje. Jesteście jacyś zamuleni, przynajmniej u mnie to tak przebiega. Jestem jakiś taki zamulony, nie jestem pewien do końca, co mi się dzieje. Tutaj jedziemy. A potem jest drugi dzień, kiedy się budzicie i wiecie, że jesteście chorzy. Zaczyna się choroba, to jest kurwa to. Zatoki dają się we znaki i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek jeszcze nie ma kaszlu, nie ma kataru, jest taka totalna zamuła, zawalone zatoki, czuję się po prostu w czaszce, ale nie ma jeszcze żadnych... nic się nie dzieje takiego. I to jest dzień, kiedy trzeba zacząć napierdalać kurację, a najlepiej jeszcze dzień wcześniej. Śpijcie dłużej niż zwykle i dopiero potem nadchodzi w sumie ten taki błogi moment, ja się zawsze z niego cieszę, kiedy pojawia się kaszel, pojawia się katar, bo wtedy już wiecie, że zaczyna schodzić ta choroba z was, bo to jest reakcja organizmu, żeby się pozbyć wirusa. Dlatego ja zawsze jednak, mimo wszystko, jak już kaszlę, jak już jest katar, to się cieszę. Te właśnie moje pierwsze dni choroby, ten pierwszy, kiedy nie wiedziałem do końca, co się ze mną dzieje, to był czwartek. Kolejny to był piątek, kiedy wiedziałem, że będę chory. No i dlatego też na sobotę odcinka nie dałem rady nagrać, bo to był ten najgorszy dzień zabuły. Sobota był pierwszy dzień kuracji, więc też było cienko ze mną. Też spałem chyba w sumie z 15 godzin. No a niedziela był streamek, bo jakoś tak sobie zaplanowaliśmy. Ale widzicie, to dla wszystkich niedowiarków, którzy mówili to, chuj o tą prawda, że Enigma przyleci, będzie stream z RDR-a. I co kurwa? I był stream z RDR-a. Głupio wam? No chyba głupio wam. Mam nadzieję. Albo nie. Czy jestem okrutny, jak mam nadzieję, że wam głupio? Być może. Dobra, zwolniłem troszeczkę, żeby rakieta sobie odpoczęła. Spróbujmy ją też uspokoić. That's my girl. I tyle. Tyle wystarczy, żeby uspokoić konia. Goddammit, śmieję się i kaszlę. Tutaj legendarnego łosia zabiłem. W sumie mam ochotę sobie popolować jeszcze na legendarne zwierzęta. Teraz już rozumiem, jak to działa. Pojawia się informacja, wkraczasz na teren legendarnej zwierzyny, wtedy się kuca i wypatruje się pytajnika na minimapie chodząc w kuckach. I wtedy ten pytajnik się pojawia i wtedy już praktycznie leci się po kolei i szuka kolejnych śladów. Znajduje się chyba 3 ślady, legendarne zwierzę się respawnuje w okolicy i się ma. Proszę bardzo,
Mamy laboratorium doktorka. Mam nadzieję, że minęło już wystarczająco czasu. Nie jestem pewien, czy ja wejdę tędy, wejdę. Uuuu! Ojojoj. Ty kurwa, faktycznie, nie ma tego robota! On pobrze... Sztuczna inteligencja, lampa elektryczna. Mam nową lampę? O proszę, nową lampę sobie odblokowałem. Nice! Rzadkie osiągnięcia! 10 wątków nieznajomych osób ukończyłem. Ty, proszę bardzo. Ale gdzie jest ten robocik w takim razie? Ty, fajnie, elektryczna lampa, to ja lubię. Wydaje mi się, że wy mi coś mówiliście, że ten... Żeby potem przeszukać wzgórza chyba w okolicy? Ale nie jestem pewien, gdzie dokładnie. A nie chcę spędzać tutaj tony czasu na łażeniu i patrzeniu się dookoła. Ale coś się pojebanego tutaj stało. Dajcie znać w komentarzach, ja to wezmę pod uwagę, jak będę nagrywał kolejne odcinki, bo dzisiaj zobaczycie jeszcze pewnie drugi odcinek, ale to go będę nagrywał zaraz po tym. Ale napiszcie, czy da się jeszcze coś znaleźć? Może tego robota się da znaleźć w końcu z dupcu stąd? To napiszcie w komentarzach, to ja chętnie wam tego robocika pokażę. Mówiliście mi też o wampirze z Saint-Denis, to być może też sobie przed... A w sumie nie musicie pisać komentarzy, ja sobie poszukam tych informacji i postaram się to pokazać w kolejnym odcinku, zanim się tutaj wszystko spierdoli. O, co mamy tutaj? Notatka, zbadaj. Bo wiem, że niedługo ten chapter się skończy i nie wiem, co się wtedy stanie. Czytaj. Niewidzialne fale, fale astralne, tajemnicze fale, magiczne fale, fale, których się nie widzi. I ten robocik. Magic waves. Waves you cannot see. Na odwrocie coś? Nie. Ale patrzcie, jaka piękna notatka wynalazcy trafia do naszej torby. No smutek trochę, gościu deadnął. Nie wiem, czy zabiła go elektryczność, czy może jego twór go zabił. Bardzo dobre pytanie. Jedźmy do Charlotte, to jest ostatnia rzecz, którą chcę zrobić w tym odcinku. Tak więc no, ja sobie sprawdzę, czy da się tego robocika gdzieś znaleźć, bo wysugerowaliście mi chyba, że coś jest w górach. Jak was lubię, nie spoilerujecie mi, ale coś sugerujecie. Jedź do doktorka, a potem przeszukaj góry. Ja sobie sprawdzę, bo czuję, że to jest ten robot i można go gdzieś znaleźć. Tylko czy będzie aktywny, czy ja będę z nim walczył, nie mam pojęcia. No. I poszukam sobie też informacji o tym całym wampirze w Saint-Denis, bo mówiliście, że da się go znaleźć. Ale na tym się chyba skończył easter egg, których teraz będę wyszukiwał i specjalnie pokazywał, żeby tylko były na odcinkach. I no. I potem będziemy mogli już cisnąć sobie z fabułą do końca szóstego chapteru, który skończy się, myślę, w przeciągu 2 dni najbliższych. Tak coś czuję, biorąc pod uwagę, jak niewiele misji zostało. Chociaż nie wiem, może te misje są cholernie długie. Charlotte! Cześć. Co tam u ciebie słychać, mała? My. I was wondering when I was gonna see you again. You look different. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh no, I didn't mean it. I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. Oh, you did it all yourself. So how are you holding up? I'm still standing. Which is an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Please, call me Charlotte. Arthur. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Please, go on in and help yourself to anything you need. What's mine is yours. Oh. Well, that's very kind. Wow. Jak miło. Co ja takiego mogę tutaj niby sobie wziąć? Może coś do jedzenia? Nie no, nie będę jej przeszukiwał przecież, kurwa, szafek i wybierał jej rzeczy z domu bez przesady. Nie. Dajmy sobie spokój. Chyba, że ma coś do szamania. To bym był zainteresowany. Jakieś może buła, gulasz? Takie rzeczy? Nie ma nic interesującego? Nie, no nie będziemy przeszukiwać domu Charlotte, ale cieszę się, że sobie radzi. Pomogliśmy jej, bo gdyby nie my, to mogłoby być z nią naprawdę cienko. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, myślę. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Ja, jak już mówiłem, na kolejny znajdę sobie jakieś informacje o tym całym wampirze.
O tym robociku, który może gdzieś tutaj jest? A chuj wie, może w tych wzgórzach jest. Jak gdzieś poszedł indziej, to... O Jezu, ile będzie szukania. Poza tym chciałbym odwiedzić pana Hamisha. To był chyba ten weteran bez nogi. Też mi mówiliście, że warto zrobić jego wątek. A no i Masona też bym odwiedził, bo będzie to wtedy niedaleko. Tak więc no, pewnie poszukamy robocika, Hamish, czy Hamish, potem Mason, a potem z powrotem Saint Denis. Potem jak spłacę gdzieś po drodze grzywnę na jakiejś poczcie. A potem w kolejnych odcinkach my się już będziemy lecieli z tą fabułą, bo nie wiem, czy coś się jeszcze pojawi. Wątek z panem Lemieux chyba zakończony, tak czuję. Więc już raczej nic się nie pojawi w Saint Denis, szczególnie, że tego artystę też odesłaliśmy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!